Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejna gra. Tym razem tytuł cross-platformowy, można tak powiedzieć. Możecie grę pobrać na Steamie, zagrać sobie na Facebooku, na tablecie, na Google Play, na innych systemach operacyjnych, na komputerze niż tylko Windows. Ogólnie mówiąc, gra jest dostępna w takiej formie, jak chcecie i gdzie chcecie. Przed wami słów kilka o darmowej grze King's Bounty Legiony. Jest to trochę ograniczona wersja, ale co ważne, wersja sieciowa. Znanej gry o tym samym tytule. Mimo że King's Bounty Legiony może na pierwszy rzut oka wydawać się kolejną facebookową prostą gierką, to postanowiłem poświęcić jej kilka chwil i cały materiał. Skoro tak, to musi mieć przynajmniej kilka fajnych spraw. Pierwsze, co może wam się spodobać od razu po rejestracji, to całkiem ładna, trójwymiarowa oprawa graficzna. Jak na prostą grę, no, jest to coś, prawda? Oraz naprawdę przyjemna muzyka, w mojej skromnej ocenie bardzo dobra. Jeżeli ktoś z was grał kiedykolwiek w kultowe Heroesy, to na pewno będzie wiedzieć, o co chodzi w King's Bounty. Na dzień dobry gra przewidana z typowym samouczkiem. Musimy klikać, dokładnie to, co gra sobie życzy, co nam każe. Z jednej strony to dobrze, bo nie da się tego wstępniaka po prostu spaprać, czy źle przejść, czy nie zaliczyć, czy się nie nauczyć. Z drugiej jednak strony taki totalny brak swobody i zakaz wręcz wyłączenia sobie na przykład dźwięków, czy muzyki, czy zakaz kliknięcia czegokolwiek innego trochę gryzie. Oczywiście prowadzimy naszego bohatera po świecie, dowodząc oddziałami najróżniejszych jednostek po planszach zbudowanych z sześciokątnych pól. Na początku zaczynamy z bandą wieśniaków, która co najwyżej może obić mordy paru zbirom. Z czasem zdobywamy i kupujemy kolejne jednostki z kilku rodzajów. Oczywiście nie od razu możemy wystawić wszystkie najlepsze jednostki lub zakupić milion wieśniaków i walczyć całym państwem. W momencie tworzenia tego klipu mamy 4 frakcje, oczywiście mamy limit jednostek, który z czasem gdzieś tam się zdejmuje. Może nie zdejmuje, rozwija. Królestwo, Chaos, Bestie oraz Pradawnych. Każda z tych frakcji różni się typem jednostek, ich słabymi, mocnymi stronami, odpornościami na różne rodzaje ataków. Warto też wspomnieć, że większość jednostek posiada dodatkowe własne umiejętności, które możemy wykorzystać podczas walki, czy które mogą być wykorzystane przeciwko nam. Oczywiście każda jednostka posiada prostą zależność. Na jednego przeciwnika dana jednostka jest mocna, na innego jest bardzo słaba. Prosty schemat wymagający od nas zastosowania odpowiednich jednostek do ataku, obrony, wsparcia. Idąc dalej, podróż po mapie do skomplikowanych nie należy. Wykonujemy misje główne, zdobywamy kolejne poziomy. Za niektóre z misji też otrzymujemy skrzynki z losowymi, pierdółkami albo surowce do craftingu. Wbrew pozorom mamy tutaj jako taki system craftingu. Zbieramy klamoty z różnych zadań albo z pokonanych przeciwników i powoli montujemy naszej postaci jakieś tam wyposażenie. Jedne przedmioty dają bonusy przykładowo do piechoty, inne do ciężkiej jazdy, jeszcze inne do czegoś innego. Można zrobić sobie postać głównie pod jakiś typ jednostek, wspierając je dodatkowymi przedmiotami. Mamy też tryb PvP, który odblokowujemy sobie chyba, jak się nie mylę, tu się mogę mylić, od 8 poziomu. Możemy albo losować innych graczy w okolicy naszego poziomu, albo szukać większej przygody. Oczywiście możemy też zaprosić do walki znajomych. Sam system nie należy do mega rozbudowanych, stety albo niestety. King's Bounty, Legions, czy tam Legiony, ma swoje wady oczywiście, między innymi fakt, że gra nie oferuje nam nic poza walkami. Brakuje przykładowo trybu, w którym bronimy swojego zamku. Budowa własnej twierdzy i bronienie jej w takim turowym systemie. To byłoby piękne. Prócz tego w King's Bounty Legions, czy tam Legiony, mamy, uwaga, przecholernie wielki system mikropłatności, atakujący nas dosłownie na każdym możliwym kroku i pozwalający od razu kupić sobie pierdyliard opcji, pay to win, niestety jak najbardziej. Finalnie rzecz biorąc, z opcji mikropłatności naprawdę nie musiałem korzystać zbyt wiele razy, czy w ogóle, by móc bawić się z tą grą ładne parę dni. Jednak im dalej w las, tym tych opcji jest więcej i chciałoby się je po prostu użyć. Jaką mógłbym wystawić od siebie ocenę grze King's Bounty Legions? Sądzę, że ocena 7 na szynach po prostu byłaby właściwa. Nie jest to gra zła, wyróżnia się
pomiędzy bardzo prosto wykonanymi gierkami facebookowymi, gdzie wchodzimy raz na dzień czy raz na parę dni, coś tam klikniemy i gotowe. Tutaj naprawdę musimy troszeczkę pomyśleć, powalczyć, pokombinować, poprojektować swoją armię. Najważniejsze, że gra jest darmowa, z ładną oprawą graficzną, muzyką, no po prostu można się dobrze bawić. Gryzą te mikropłatności i brak wielu trybów gry. Nie zaprzeczę, że chciałbym zobaczyć grę w stylu Heroes Online. W formie oczywiście darmowej, pełne MMO, strategiczne, turowe, fajne. King's Bounty Legends nie spełnia tego mojego marzenia, ale naprawdę grało mi się bardzo dobrze. Po prostu dobrze. Każdy z Was może przetestować ten tytuł za darmo. Cóż, tyle.